Dzień dobry, serdecznie witam. 16 października 2015 roku uruchomiłem fotowoltaikę u siebie na bazie falownika Fronius, marki Fronius, 8,2 kW. I dzisiaj to jest 24 lipiec 2023. Jest to jego ostatni dzień, kiedy ja go używam i zastępuję go czymś nowym. Nie dlatego, że uważam, że on wymaga zastąpienia, ale dlatego, ponieważ już w tym momencie nowi prosumenci w netbillingu potrzebują innych rozwiązań. Oczywiście jak najbardziej do tego się nadają Froniusy, ale Froniusy są bardzo znane. Ja postanowiłem skorzystać z czegoś mniej znanego, żeby pokazać Wam, jak wygląda fotowoltaika dla tych nowych użytkowników. Teraz chciałem podsumować te moje 8 lat z Froniusem, żebyście zobaczyli, jak to się sprawdziło. Na ekranie widzicie produkcję z wielu, wielu lat, z tym, że tak naprawdę w 2016 roku w lipcu uruchomiłem produkcję na falowniku. To teraz widać na wykresie. Wcześniej nie było ustawy prosumenckiej, w związku z tym ten falownik pracował tak troszkę półlegalnie i tylko od czasu do czasu. Wtedy, kiedy wiedziałem, że u mnie występuje pełna autokonsumpcja, konsumpcja tej energii. Też nie był podłączony wtedy do internetu, w związku z tym te daty tutaj 2014 rok, 2015 nie do końca są zgodne z rzeczywistością. Od 2016 roku, od lipca są dane prawdziwe. I jak widzicie, produkcja wynosiła ponad 8 gigawattogodzin, potem mieliśmy ponad 10, dlatego że w 2017 roku pod koniec założyłem optymalizatory, 10 optymalizatorów Tigo na 10 zacienianych panelach przez kominy. To od razu zwiększyło mi produktywność mojej instalacji fotowoltaicznej, co tutaj bardzo ładnie widać. Dlatego też uważam, że jeżeli decydujecie się, tak jak ja, na zamontowanie paneli w mocno zacienionych miejscach, to koniecznie muszą być założone optymalizatory, aczkolwiek uważam, że w takich miejscach nie powinno się montować paneli, ponieważ ich produkcja jest tak mała, że to się mija z celem i nigdy one się w tym miejscu nie zwrócą. Pamiętajcie, że mówimy o czasie przeszłym, o prosumencie na starych zasadach. Na nowych zasadach jest jeszcze gorzej, ale to nie o tym film. W sumie przez te 8 lat mój falownik wyprodukował 69 059 kWh energii. Jeżeli byśmy policzyli, że kilowatogodzina kosztuje w tym momencie złotówkę, no to mam prawie 70 tysięcy złotych niekupionym przeze mnie prądzie dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Nie korzystałem z żadnych, podkreślam, żadnych dofinansowań, żadnych ulg, ponieważ w 2015 roku coś takiego nie było i nie mogłem z tego skorzystać. Także tutaj mój cały wydatek na fotowoltaikę był z mojej własnej kieszeni. Nie otrzymałem żadnego zwrotu ani dofinansowania. Moje rozliczenie ukazuje się zawsze początkiem roku, 1 stycznia. Rozliczenie roczne, gdzie podsumowuję ostatni rok z fotowoltaiki i pokazuję też Wam, jaki jest zwrot mojej instalacji, z tym, że ja to liczę wtedy od 2017 roku, od pełnego roku, kiedy miałem przez 12 miesięcy fotowoltaikę, żeby to było lepiej widoczne, a to, że wcześniej troszkę mi się udało już tej energii uzyskać, no to wiadomo, że ten zwrot w moim przypadku będzie o pół roku szybszy. Czyli wiecie, że 69 tysięcy kWh, 69 MWh wyprodukowałem energii, i mój falownik bez żadnej awarii pracował przez 31 tysięcy roboczogodzin. Bardzo dobry wynik. W tym czasie maksymalne napięcie, jakie otrzymałem na stringach solarnych, na panelach, wyniosło 768 V, gdzie dziennie mam około 636 V. Czyli widzicie, że mogą nastąpić momenty, najczęściej zimą, kiedy mamy bardzo ładną, wyżową pogodę, bardzo silne słońce, czyściutkie niebo i nastąpi zsunięcie się śniegu. Na zimne panele wpada wtedy bardzo mocne, silne słońce i ten chwilowy skok napięcia jest taki, że zamiast 636 V pojawia się 768 V.
To jest ważne w przypadku, kiedy macie na tyle duże ilości paneli, że zbliżacie się do tego maksymalnego 1000 V, czy w przypadku niektórych falowników hybrydowych 800 czy 750 V. Trzeba to brać pod uwagę. Maksymalne napięcie międzyfazowe, jakie zarejestrował mój falownik w ciągu tych 8 lat, to jest 477,8 V. Bardzo wysoko, ponieważ 400 V to jest ta norma. Do tego możemy dodać plus minus 10%. Z tym, że jeżeli to napięcie jest za wysokie przez tam 10 minut, to falownik się musi wyłączyć. Jeżeli jeszcze jest tam wyższe, powyżej pewnej wartości, przez 3 sekundy falownik się musi wyłączyć, więc on może naprawdę zarejestrować bardzo wysokie napięcie sieciowe, które będzie takim krótkim impulsem. W moim przypadku 477,8 V. Napięcie na jednej fazie maksymalne 277,7 V. Też dość duże, a tak jak mówiłem, jest to napięcie chwilowe. Ten mój falownik nigdy mi się z powodu zbyt wysokiego napięcia nie wyłączył. Nigdy nie było napięcia większego niż 253 V przez dłuższy okres niż parę sekund. I z ekologicznego punktu widzenia, co pewnie też ma znaczenie dla nas wszystkich, dzięki mojej fotowoltaice do przyrody nie wydostało się aż 36 ton CO2. Jeżeli chodzi o poszczególne lata, no to tutaj nie ma co omawiać, jest to omawiane przeze mnie regularnie. Ale możemy zacząć od takich rzeczy jak temperatura paneli. Maksymalna temperatura 59 stopni Celsjusza, minimalna 26. Zobaczcie, do jakiej temperatury potrafi się panel nagrzać. W następnym roku 60 stopni Celsjusza, 60, 60, 59, 62 rok temu i w tym roku 59. Tak te temperatury wyglądają. I tutaj mamy na przykład 59 stopni 16 lipca, co na wykresie widzicie to nagrzanie. Średnia temperatura, to nie ma sensu patrzeć paneli. Zobaczmy, tu mamy temperaturę powietrza i w 2023 roku minimalna temperatura minus 11 stopni w Rzeszowie, maksymalna 37, średnia w tym momencie 11,38. W tamtym roku 11 stopni Celsjusza była średnia całoroczna, maksimum 38 stopni, minus 16, minus 17, minus 8, maksimum 34, to w 2020 roku dość ciepły rok, minus 16 2019, minus 18 i minus 22. Te dane wiem, ponieważ posiadam specjalną przystawkę do Froniusa Meteo i no, to jest ta zaleta Froniusa, że takie przystawki można do niego dokupić i choćby takie statystyki mieć i widzieć, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o temperatury, jak się panele nagrzewają. Kolejny wykres to jest nasłonecznienie. Oddzielny czujnik jest na dachu, który bada nasłonecznienie i też jeżeli system zauważa, że jest dużo słońca, a produkcja z fotowoltaiki jest niska, to wtedy dostaje maila z informacją, że jest jakaś awaria fotowoltaiki. W tym roku maksimum dochodzi do 1000. Wykres jest bardzo zbliżony do tego, który znacie z produkcji fotowoltaicznej, no bo tak naprawdę jest to podobna sytuacja. Tam macie w kilowatogodzinach, tu macie w watach na metr kwadratowy. Tu mamy średnie nasłonecznienie w poszczególnych latach. 2020 rok to jest 1249 kWh na metr kwadratowy. W 2021 było to troszkę mniej. Potem mamy trzy jednakowe lata, 1286 kWh na metr kwadratowy. No i 2017 też jest słabszym rokiem. Dwa ostatnie czujniki to są czujniki siły wiatru. Oba są niedziałające. W 2021 roku uległ uszkodzeniu czujnik i przestałem go używać. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o Froniusa w tym momencie. Zapraszam Was, żebyście zobaczyli podsumowanie 2022 roku. Ono jest tutaj u góry, ale też ono znajduje się w opisie tego filmu i warto zobaczyć, jak to wygląda u mnie. No i zapraszam Was na statystyki z nowego falownika, którego będę miał za 2-3 dni zainstalowanego u siebie w domu. Na pewno nie będzie lepszy od Froniusa, ale mam nadzieję, że będzie równie dobry, a na pewno będzie ciekawszy, ponieważ jako hybryda da mi dużo więcej możliwości. A tak jak mówiłem,
dla Was, którzy teraz zakładacie fotowoltaikę, tak naprawdę nie ma innego wyjścia niż korzystanie z hybryd, żeby ta instalacja fotowoltaiczna miała jakikolwiek sens. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.